Katastrofa ta, choć zaliczana do morskich, miała miejsce w Tanzanii, 700 km od brzegów Oceanu Indyjskiego, w samym sercu Afryki, na jeziorze Wiktorii. Jezioro Wiktorii, odkryte dla świata zachodniego w 1858 roku przez podróżnika Johna Speke'a, swą nazwę otrzymało na cześć angielskiej królowej. Jest to największe jezioro Afryki, drugie pod względem wielkości słodkowodne jezioro na świecie i trzecie, jeśli wziąć pod uwagę także jeziora słonowodne. Odległość między brzegami jest większa niż między Polską a Szwecją, a średnia głębokość jeziora wynosi 40 metrów i jest niewiele mniejsza od głębokości Bałtyku, zaś najgłębsze miejsce jeziora znajduje się 83 metry poniżej lustra wody. Jezioro dzielą między siebie trzy afrykańskie kraje – Tanzania, Uganda i Kenia. Bukoba był niewielkim promem towarowo-pasażerskim o wyporności 850 ton, długości 60 metrów, mogącym zabierać na pokład 430 osób. Wybudowany w roku 1979 w Belgii, miał dopiero 17 lat, co jak na afrykańskie standardy nie było wiele. Utrzymywał regularne połączenia między Bukoba na zachodnim brzegu jeziora i Mwanza na brzegu południowym, przewożąc pasażerów i płody rolne na trasie liczącej 110 mil morskich. Jego armatorem była państwowa Tanzania Railways Corporation, która planowała wkrótce wycofać prom z eksploatacji, ponieważ jego stan techniczny był zły. Linie te obsługiwało kilka jednostek, w tym większy Wiktoria, który owego miesiąca musiał zostać poddany naprawie, skutkiem czego wielu pasażerów z biletami zostało pozbawionych środka transportu. Podróż lądem z Bukoba do Mwanza nie należy do łatwych. To 12 godzin w dusznym, zatłoczonym starym autobusie po bezdrożach Afryki. Dlatego większość wybierała prom, który choć płynął tak samo długo, to jednak zapewniał bardziej komfortowe warunki. Maja 1996 roku około godziny 22 prom wyruszył w rejs z Bukoba do Mwanza. Lista pasażerów obejmowała 441 nazwisk, ale byli to jedynie pasażerowie pierwszej i drugiej klasy. Pasażerowie klasy trzeciej byli poza wszelką ewidencją. Na pokładzie była także duża grupa nastolatków wracających do domów po skończonych egzaminach. Wiele osób, którym nie udało się dostać na pokład, wynajętymi taksówkami i ciężarówkami udało się do oddalonej o około 20 km Kemondo Bay i tam ponownie próbowali dostać się na prom, tym razem już skutecznie. Jeden z ocalałych pasażerów powiedział: "Nie było miejsca, żeby móc się poruszać po pokładzie. Nie było nawet miejsca, żeby się położyć." Gdy statek opuścił Kemondo Bay, przechylił się na burtę i dobrych kilka minut trwało, nim ponownie wrócił do pionu. Przez całą noc pasażerowie odczuwali dziwny ruch kołyszący na boki, mimo że woda była spokojna. Wczesnym rankiem dnia następnego, gdy do portu w Mwanza pozostało około 30 mil rejsu, statek gwałtownie przechylił się na prawą burtę. Załoga kazała pasażerom przejść na drugą stronę statku. W chwili, gdy większość pasażerów znalazła się na lewej burcie, statek przewrócił się. Znajdujący się pod pokładem pasażerowie drugiej i trzeciej klasy nie mieli szans na ucieczkę. Ci, którzy znaleźli się w wodzie, czepiali się wszystkiego, co pływa. Kamizelek, kół ratunkowych, skrzyń, a nawet ogromnych kiści bananów. Inny ocalony, Justin Ruankatare, powie później: "Trzymałem koło ratunkowe, ale gdy sześć kobiet uczepiło się tego samego koła, zaczęło ono tonąć. Puściłem je, pływałem trzymając kiść bananów i pomagając dwójce dzieci znajdujących się na prowizorycznej tratwie.
Znaleźliśmy pas ratunkowy i razem z dziećmi pływaliśmy jeszcze 3 godziny. Zobaczyliśmy statek ratunkowy, a dziewczynka w wieku może 8 lat zaczęła płakać. Powiedziała, że jest zbyt zmęczona, przeżegnała się i puściła pas. Tonęła na moich oczach, a ja nie mogłem nic zrobić. Sale Songoro, kapitan pierwszej jednostki, która godzinę później podpłynęła do wraku, opowiadał. Statek kołysał się na falach, ale pogrążał się coraz bardziej, gdy uciekały z niego pęcherzyki powietrza. Wciąż było słychać ludzi pukających w kadłub od środka. Na pomoc przybył statek Tanzania Railways Corporation i jego załoga przy pomocy palników acetylenowych wycięła dziurę w dnie, przez którą wydostało się kilka osób. Wycięcie drugiej dziury okazało się zgubne w skutkach. Z wnętrza kadłuba uciekła resztka powietrza utrzymująca go na powierzchni i statek poszedł na dno, spoczywając na głębokości 25 metrów. Ponieważ w Tanzanii nie było ani wyszkolonych nurków, ani sprzętu do nurkowania, o pomoc w wydobyciu zwłok poproszono specjalistów z marynarki wojennej Afryki Południowej. Niestety nie wydobyto wszystkich ciał. Pasażerowie byli stłoczeni w małych kabinach, ciasno spleceni ramionami, jakby do ostatnich chwil chcieli być razem. Wydobycie ich było obarczone zbyt dużym ryzykiem. Druga przyczyna była, nazwijmy to, metafizyczna. Ponoć nurkom pod wodą ukazała się piękna kobieta, która zakazała im dalszej penetracji statku i poprosiła o pozostawienie ciał w spokoju. Jak silne znaczenie mają wierzenia dla ludności Afryki, niech świadczy fakt, że przez wiele miesięcy okoliczna ludność odmawiała kupowania ryb pochodzących z jeziora Wiktorii. Ci zaś, którzy nie odnaleźli ciał swych bliskich, wiązali całuny z białej tkaniny, obciążali je kamieniami i wrzucali do wody, by przebłagać duchy. Śledztwo ustaliło wiele przyczyn katastrofy. Brak kamizelek, kół i łodzi ratunkowych, brak sprzętu przeciwpożarowego, procedur wzywania pomocy, regularnych kontroli, przeciążanie jednostek, brak bieżących napraw, a także brak jakichkolwiek licencji zawodowych dla sterników. Zwrócono również uwagę na fakt, że Departament Żeglugi obsadzony jest politykami z nadania, którzy nie mają żadnego pojęcia ani o statkach, ani o gospodarce morskiej. Duński inżynier pracujący w Tanzanii w ramach programu finansowanego przez jego rząd zwrócił uwagę na fakt, że statek Bukoba miesiąc wcześniej przechodził test stabilności przeprowadzany przez belgijskich inżynierów. Testy wypadły pomyślnie, ale podczas nich opróżniono zbiorniki balastowe znajdujące się w dnie statku i zawierające około 100 ton wody. Zbiorniki te mogły nigdy nie zostać ponownie napełnione przez tanzańską załogę. Prezydent kraju Benjamin Mkapa ogłosił 3-dniową żałobę narodową. Z katastrofy ocalało 114 osób, w tym kapitan jednostki, a oficjalny raport mówił o 547 ofiarach. Dane Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża mówią jednak o około 800 ofiarach. Warto dodać, że jedną z nich był drugi przywódca Al-Kaidy, Abu Ubaidah al-Banshiri. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego podcastu, w którym opowiem o katastrofie niemieckiego liniowca Schiller, który wraz z pasażerami i ładunkiem maszyn do szycia oraz złotych monet zatonął na rafie wysp Scilly u wybrzeży Anglii. Do usłyszenia!